Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Co słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeli winą lotnicy? Wieloryże. Zechcieć go zatopić w celach naukowych. A tak szczerze, to niezły power move. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Militechu. Myślicie, że Miles przyleci się bombowcem B-52 nad siedzibą główną Arasaki? O, kurczę, nie no, przepraszam, teraz już przegięłam. Chciałam oczywiście powiedzieć pani prezydent Myers. Tak, pani prezydent, ma się przecież ten szacunek dla urzędu. A z innej beczki. Rzuć coś weteranowi. Po co to wszystko? Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. O, jest. Zaraz. Kto ty do mnie dzwoniłeś?
Teraz, kurwa, waru! Jezu! Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Tak. Całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren. Na wszelki wypadek. Alton Higgins. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój Militechu. Ten tutaj? Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! Nie można było tak od razu. Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Popełniasz duży błąd.
No, jesteś. Opowiadaj, co ustaliłeś. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Co u T-Bag? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Oto skoro, ale może wydać towar. Dał im kasę z góry? Ichole. Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z Maelstromem. Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co, idziemy? Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Każdy inny. Honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Dzwoń, niech otwierają. Jesteśmy odtem. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Szef Royce, słyszałeś o nim? Impficzny. Miasta. Oni chyba myślą, że są na... Mina przeciwpiechotno-odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. Subtelne.
Tylko spokojnie i pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Myślałem, że będę rozmawiać z Roycem. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No... A ja trzeba, to załatwiam. Dać zemstę. Pańcu, albo to nie... Musicie wyluzować. Sztachnijcie. Robi co? No, to teraz możemy pogadać. No i jest. Flathead, model MT-0D12. Chcę go zobaczyć. Spoko. Flaszem też nika. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem. Można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy. No i elegancko. A kasa? Brick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. Co jest? Mam płacić dwa razy za to samo? Kim płacisz? Skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! Coś mi to śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Żyje, ma się dobrze. Przesyła pozdrowienia. Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Wkurwia mnie to czekanie. Bum. Dalej, frajerzy! Mam gnidę! Teraz wszystko jasne. Zginź, kurwa! Kolejny trup! Mierda! Odcięło nas. Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania.
ale tu wali stęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej, a myślałem, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga.
Biegnie! Uważaj, wykryją nas! Znajdziecie kabrolę! Panowie, zamknijcie
Zrobię ci kurwa jeszcze więcej!
Jackie Wells! Nikogo tu nie ma.
No dalej, pokaż się! Posprzątamy.
wszyscy. Nie ukryjesz się! Pana kamery. Wiem, że tu jesteś! No to jazda! Będzie jednak dłuższa impreza. Się skończy rumakowanie! Wyznaczę wam drogę. Szukajcie, znajdziecie kabrole! Mordujcie!
Zdejmij ich ze mnie! Zabramy. Myślałeś, że się więcej nie spotkamy, co? Bieda. I co teraz? Może powinnam sprawdzić, co tu robicie.
Tym razem chodziło mi o Royce'a. Bez was być może bym tu nie trafiła. Zostawcie sobie tego Flatheada. Jesteśmy kwita. Zabezpieczyć perymetr! Zabezpieczyć teren! Zwijamy się, Mano. Ja pierdolę. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Długo jeszcze. I tyle. Już po wszystko. Starczy, póki co ta. Zinam się na... Ai luego. Pan V. Masz dla mnie wieści. Mam Flatheada. I jak? Były z tym kłopoty? I co z militarem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki. Spotkałem się ze Stout. I co? Powiedzmy, że nie było chemii. Biedna mężczyzna. Nie oczekuj, by oddał cię. Jedną sobie mocą. Masz jaja, panie D. A co ze spotkaniem z Evelyn Parker? Jeszcze się z nią nie widziałem. Od tego spotkania zależy, czy będziecie w ogóle mieli szansę dotrzeć do chipu. Parker będzie czekać na ciebie w Lizzie's Bar. Powodzenia.
Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Żadnych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem, nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy, Ulysses. Taką delikatną masz tę buźkę. Hej. Co dla ciebie? Co można tu dostać fajnego? Jest gdzieś tutaj? Jestem V. Mam to umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Mogę wiedzieć, po prostu spałam. Vi? Właściwie... Dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach.
Będziemy w logo. O czym ja może... Powiedz mi prawdę. Nie mówię. Lateks, może specyficzne implanty? Chcę ciebie i któryś z twoich koleżanek. Wysokie obsady i... Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Czekam. Przejdźmy do konkretów. Bo nie jestem tutaj chyba po to, żeby słuchać komplementów. Nie. Jesteś tutaj, żeby dowiedzieć się o czymś, co zmieni twoje życie. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Aras. Co? Milnologia. Znam Peki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu. Pewnie tylko wierzować. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku. Zapewne doda jak... A... Zakończyć o Arasakach? Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No, ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Inne szczęsne miasto, że może zyskać jakąkolwiek kontrolę nad czymkolwiek. Okej. Co teraz?
Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Compeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji. Nawet że udało mi detal. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Nie. To żaden problem. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. Vi, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zaniedbuj. Pływać w interesach. No, jesteście. To jest Vi. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki Braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Judy, hej. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. Vi, pływałeś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Zróbmy to. Tyłeczek na fotel i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Wiemy coś, że... Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Okej. Okay. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiał się tak kalibrować przed każdą edycją? Niekoniecznie. Poza tym przez idę. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy Braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować. Ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś... Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Hejwu. Amatorska robota. Bruka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do Braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high.
Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa! No ruchy! Szok po postrzale. Ja to wszystko cały czas czuję, pamiętam. Jeśli tak boli moment śmierci, to mogłaś mnie ostrzec. Prawdziwa śmierć boli bardziej. Nie jestem pewien. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Co? W porządku. A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Pan jest prosty, więc bez wydziwiań. Wpada. Szmal. Cofać nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fajtłapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Adasz, skaniasz mal. Sprzedajemy Braindance tym śpirom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Okej, tutaj.
Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. Wstępujemy na jedno. Okej! Okay. Chodź, gówniarze pierdolony! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go chuj strzeli. I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Idziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię, jak pier... Wątku, już ja... No ruchy! Robo, tylko na to, że nie widział zbyt z tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. To coś w rodzaju granicy rzeczywistości, zarejestrowanej przez nagrywającego. Edytor nie wypuści cię poza nią. Fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tam ten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Powstać uwagę w lewo. Darze, dałyśmy się na... Nic się przecież nie stanie.
Chyba nie zdajesz sobie sprawy, ile ryzykuję, wpuszczając was tutaj i grzebiąc w tym materiale. Wszyscy ponosimy ryzyko. Więc albo łączę się z T-Bug i kończymy tę robotę, albo wychodzę. Judy, proszę. W porządku, dzwoń. Pomijmy to już za sobą. Cześć, V, co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To Braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Cić w środku. Od twojej 7-9, pod dokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Jesteś tylko kawałem mięsa do drżnięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Jest to pozbawiony jakiejkolwiek. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Mieć wiadomości. Przepraszam. Interes. Jasne. Nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku. Chcesz na... Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej sprugie w trakcie skoku. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym.
Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. To zginiesz w słusznej... No być może. Zaraz to skończę. No, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura. Może przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko. Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Nie dojdzie do... Przynajmniej zapilnować, by relik był przechowywany w odpowiedniach. Przyjąłem do wiadomości. Te dokumenty już znalazłeś, szukaj gdzie indziej. Chcesz mi stawiać żądania? Tylko ja. Skup się. No. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Tak, szybko. Mam pomysł. Zaraz to biorę. Sekundkę. Go. Czuję, że... Nie go. Czuję, że ci się spodoba. Ja pierdolę. Jakbym sam się z nim. Skup się na istotniejszych sprawach, Ming.
powiedziałem. Nie. On nie zakładał głowę. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie, gdybyś na co do ciebie dołączę. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że wygra tu. Powiedziałem. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości Deslotu. Zawieszony w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją. Czuję się spodoba.
this world, Jigman? What's... Jigman? Postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko. Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Przyjąłem do wiadomości. Przepraszam, że musiałeś czekać. Interes. Jak zwykle. Za chwilę. Pracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie bioczipu w takim miejscu... Zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać.
ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno nie zna informacji. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu.